Mamy 7:18 już, kochani. Mamy piątek, 21 sierpnia, rok 2020. Ładna data. No i idziemy jak zwykle do bocianówki, do naszych maluchów. I co? Już mamuśka jest, zobaczcie. Mamuśka jest. Jonia, kicia. Chodź, chodź, chodź. Ojej, jak się cieszy. Się cieszy. O, już lecą maluchy. Kicie, kicie. Kiciulki, chodźcie. Chodźcie, kicie. O, mamy Zyzio. Zyzio pierwszy, gratulacje. Pierwsze miejsce, Zyzio. O, drugie miejsce, kto tu? Niunia. Trzecie miejsce, Urwis. I czwarte miejsce, Basieńka. O, kiciulki. Przyleciały. Czy się wyspały? Spałyście? Kto się wyspał? Kto się nie wyspał? Co, kicie? Tak, wyśpane, ale głodne, tak? Urwisek, głodny jesteś? Głodny? No to idziemy jeść, chodźcie. Idziemy jeść, kiciulki. Oj. O. Chodźcie, idziemy jeść. A gdzie nasza... Gdzie nasze maleństwo jest? Nie ma naszego maleństwa jeszcze. Nie widzę. Ojej, jak te żołędzie tutaj lecą, cały czas lecą. Kochani, no zupkę mleczną tutaj jeszcze zjadł trochę. O, tutaj poszło wszystko. Nie ma nic. O Jezus Maria, kroku nie zrobię. Nie zrobię kroku. Jest nasze maleństwo tam, zobaczcie. Zobaczcie, jest nasze maleństwo. O, widzicie? Jest. Śpi. Leży. A. Ojej. Głodne jesteśmy. Jesteśmy głodne, tak? Chodźcie, bo mnie zjecie z kopytami. Już otwieram. No, kochani, dzisiaj ma być 32 stopnie. Nie kij dmuchał, jak to się mówi. A rano, wczoraj było 15, a dzisiaj podobno 18. O, 18,9. Widzicie? No, to będzie. Będzie się działo. Kochani, będzie się działo dzisiaj. Będzie lało, ale żar się będzie lał z nieba. Już idziemy zaraz, Jezus Maria. Poczekajcie, niech ja pootwieram okna. Niech się przywitam z naszą plełką. Dzień dobry, kiciulko, dzień dobry, jo. Śpisz sobie tutaj, tak? Niunieczka, śpi, Boże. Wyspałam się. A gdzie spałaś? Tu na dworze? Czy w bocianówce, kiciulko? O, zazdrosny przyszedł, żeby go też pogiziać. A tu kto mi drapie? Kto tu taki szybki? Tu wszedł, na samą górę. Ojej. To chyba Zyzio tutaj wchodzi. I Basieńkę jeszcze nie głaskałem. Chodź, Basieńka. Ojej, uciekła mi. Urwisek ogonkiem się bawi. Ogonkiem. Ojej. No dobra. Jedno okienko mamy otwarte. Teraz otworzymy drugie. O, Boże. Ale wleciałaś. Och, ty to już jesteś naprawdę niedopieszczona. Ciebie to cały czas by chyba 24/24. O, wiecie, jak szybko, jakie skoczne, kurcze, jak kangury. Skaczą jak kangury. O, Zyzio mi tutaj do kluczy chce się dobrać. A ta się pod rękę
Ja Zyzia głaszczę, ona pod rękę mi wchodzi. O, teraz. O, jak mnie zaczepia. Zyzia, jak za... O, hic, już jest. Kurczę. Ale szybkie. No, to wy dzisiaj tak będziecie... O, skitrał się. Kluczek chciał mi złapać. A jest. No, muszę... O. Otworzyło się. Ojej. Tidit z drogi. Tidit, bo otwieram. Tidit. Jest. Zablokujemy, żeby się nie zamykały, jak będą drapać. I są nasze kiciuki. Chodź, Zyzio, chodź. Chodź. Ła. Jest. O. Ale ruch. Dobra, czekajcie, jak ja nogi postawię. No, a teraz gdzie mamy nasze jedzonko, kochani? O, tak, wchodzi. Tutaj. Zaraz weźmiemy. Otworzymy. Już mamy. O, teraz tu mi wchodzi też. Pomagasz mi? Tak, pomagasz? No. Chodźcie, kicie. O, zobaczcie, nasza kruszynka też przyszła. Widzicie, na jedzonko przyszła. O, ogonek w górze, cieszy się. O, i wącha, nie ma jedzenia jeszcze. Co to się stało? Pół do ósmej. A tu nie ma jedzenia. Nie, kiciulki. O Jezus Maria, już mi wlazł. Na kolana. Okej. Choroba, źle mi się otwarło. Drugie muszę spróbować lepiej. No, dobra. Chodź, Zyzio, chodź tutaj. O, tutaj Nionia przyszła. No, macie. Czekajcie. Dajcie mi to wyrzucić z torebki. Ojej. Strasznie, czekają. Czekajcie, niech rozdrobnie wam i rozplantuje, żebyście się nie musiały cisnąć. Co mi tam? Komórka, piłka. A, trzy już rozdrobniłem, kochani. Jeszcze czwarte będę musiał. Zaraz to zrobimy. Zaraz czwarte, bo to mi się nie udało za bardzo otworzyć. O, raba. No nic, będę musiał wziąć następne, a tamto później, jak będę miał dwie ręce wolne. No, to macie czwarte. No kochani, tak cztery razy, znaczy cztery saszetki trzy razy dziennie, to maluchy jedzą 12 saszetek dziennie. A w jednym pudełku są 44. 44 przez 12, no to mamy tam prawie 4 na 4 dni. No to widzicie, jak te smoki jedzą? No to są smoki. Subają. Jakby cały dzień nie jadły. Takie głodne.
Aż. I ta mała też je. I Basieńka, i Urwiec, i Nionia, i Zyzia. Proszę. No, Albinko, 10 jedziemy do sterylizacji, kochana. Także karm, maluszki, karm. Maluchy, ciągnijcie dyda, bo później będzie przerwa. Będzie miała założony kaftanik i nie będzie dyda. No i tak, zobaczcie, kochani, tu był jogurcik. Nie ma. Czyli kotki lubią jogurt. A tu jest mleczko. Mleczko bez laktozy. I co? Jest. To jaki z tego wniosek, że ja muszę kupować naszym kiciom jogurcik. Ale ktoś, niech mi ktoś powie, czy jogurcik jest z laktozą, czy bez laktozy. No z mleka jest. To chyba z laktozą, co? No ja nie wiem. Ale jedzą. I to na potęgę. Jeden jogurt to mało. Będę musiał więcej tych jogurtów kiciom kupować. Zobaczę tu u nas w sklepiku, czy są jogurty. I będę kupował. No kochani, zobaczcie, kotki już się najadły, odeszły. Pierwsza odeszła Albineczka. Później Zyzio odszedł. Później odeszła Maja. Przedostatni Niunia odeszła. I jeszcze Urwis je. Urwisek jeszcze je. No a Zyzio na kolana mi tu wlazł zaraz. A. I mruczy mi. Mruczy mi Zyziurek. Słyszycie? Słyszycie, jak mruczy? Mruczando mi śpiewa. Mruczando mormorando. Aj. I już będziesz mnie podgryzał. A. I proszę. Urwisek poszedł do naszej maluszki pelełki. No ty już mnie chcesz podgryzać. A, już podgryza. Tak, najadłeś się i teraz siły masz. A, i będzie mnie gryzł. A ja rękawiczek nie mam, kolego. Nie mam rękawiczek. Ach ty, urwisie ty. Muszę pogłaskać naszą perełkę. Ona musi być głaskana też. Nie, kochani? Ona potrzebuje czułości. Bo ona była nieszczęśliwa. Mamusia ją zostawiła. Oczka jej się zakleiły. Wpadła do dołu głębokiego 1,5 metra. Cały dzień bez jedzenia tam leżała. Płakała cały dzień, zanim ją znalazłem. Pogłaskamy też Urwisa. Pasieńkę pogłaskamy, póki jeszcze u nas jest. Bo zgodnie z tym, co pani Sylwia mówiła, to ją jutro zabierze. Dzisiaj jest piątek, 21, a jutro jest sobota. Chyba, żeby pani Sylwia nie zabrała, no to, kochani, jestem za, a nawet przeciw. Cieszyłbym się, gdyby została, bo się tak do niej przyzwyczaiłem, przywiązałem. Wy też żeście się przywiązali, że nam będzie brakować, gdyby rzeczywiście pani Sylwia jutro ją od nas zabrała. No na pewno będzie tam miała dobrze, tam jest domek z ogrodem. Zimą będzie w domku mieszkać, a nie na dworze. Nie w bocianówce nieogrzewanej.
No. Aj, aj. Ach, ty, ty. Ty. Który tu? A, proszę, a ten rozrabia tutaj. Rozrabia w tym nabiąciku. Tu go przystawię. Do tych. Ty, ty chcesz... No, kurczę. Chcesz walczyć? Chcesz walczyć? Chcesz walczyć? To tutaj masz. Masz. Walcz z nim. O, walczcie. No. Proszę. Walczą? Walczą. No. O, jeszcze jak. O, ale kotłowanina. Kochani. Walczą. A tu jest publiczność. Jak w teatrze, zobaczcie. Widzicie? Patrzą, a ci walczą. No, na scenie. O. Proszę, najadły się. To teraz siły mają. Ale obrona kangura. Proszę, nogami. Bach, 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 bach. O! Za karki na łopatki. I dawaj. I następny. I następny. Nie ma pisku, żaden się nie poddaje, nie krzyczy. Zostaw mnie, nikt. O kurczę, molek. A Basieńka patrzy, nie? Basieńka, patrzysz? Patrzę na synunię. A tu się kotłują. O, jak się wtula. Jak się lełka wtula w urwiska. Nie no, te to zobaczcie, kurczę. Jak kargul z pawiakiem. Walka. O. Zyzio, atakuj Zyzio. A. Zyzio, stawiam na ciebie. Wszystkie moje oszczędności, wszystkie długi. Z pół obrotu atak. Atak z pół obrotu. Coś nowego. No, takie ciężkie, że nie mogę odwrócić. A Urwis się patrzy. Nie Urwisek, patrzy się. No, Urwis się patrzy. Asieńka też się patrzy. I koniunia ta. Maja. Woli spać. No, wiaterek jest. Słyszycie dzwonek? Jest wiaterek. Wieje nam. No i z tego, co mi Ciurin patrzył w pogodę dzisiaj, no to 32, ale niebo zachmurzone. Czyli by to oznaczało, że co? Chmurki, wiaterek i parówka. Wilgotność większa będzie. A, gołąbki jak ładnie gruchają. No muszę przyznać, że z tych trzech namiotów, o, ten zielony, ten i ten, to ten ma największe powodzenie, zielony. W Zooplusie go kupiłem. Może dlatego, że on jest najmniejszy taki. To kotkom jakoś przyjemniej się czuje w takiej mniejszej przestrzeni zamkniętej. Także obracają go, fikają z nim, koziołki robią, im pasuje.
No, jeszcze zamówię ten. Wezmę emeryturę 10 września. Tu zamówię im tą rurę. Tą rurę długą, 1,70 m. Najdłuższą. Bo są tam różne. 70 cm, 80 metrowe, 1,20 m. Ale kupię tamtą. 100 zł kosztuje. Będą kotki miały radochę. Koniec walki. Kto wygrał? Wygrał ten, kto został. A kto został tu? Zyzio został. No. A nasza niunia salwowała się ucieczką. A jak ucieka, to się poddaje. Zwycięzca zawsze zostaje na placu boju. Tak jest, panie zwycięzco. Moja krew, moja szkoła. Nie na darmo była walka na kolanach z moją ręką. Teraz się odgryza z zewnątrz, atakuje. Ła. Masz go. Masz tutaj, atakuj go. O, żołędziem się bawi. Tych żołędzi tu spada. Kurczę, czek sprząta, a tu ciągle spada. No. Macie same drzewa dookoła. Wszędzie drzewa. Także tutaj cień nawet jest przez te drzewa. Także dobrze z tej strony. Teraz tu będzie kotłował. A, tam to spadło. Zabawka. Muszę podnieść. Położyć. Tutaj, bo oni też strasznie lubią się bawić. Tą, tymi kulkami. Tutaj. No dobra, kiciulki. To zamykamy nasz teatrzyk. Nie? Wy będziecie chyba powoli iść spać. Bo żeście się najadły, nabrykały, to pójdziecie spać. A tutaj piórko jest, to mu wrzucę do środka. Piórkami się lubię bawić, kotki. No, piórko masz. Aj ty, do smarconu. Do kamery, tak? Do kamery. Do kamery. O, już widzicie, już się czwarty układa do snu. No. A Zyzio chyba sam będzie tutaj spał. O kurczę. Się atakuje mnie. Atakuje mnie. Nie, atakuje mnie. Co za atak. O. Zyzio zawsze ostatni idzie do spania. A skoczył na fotel, bo myśli, że ja usiądę i na kolana go wezmę. No dobra, ale ja mam klucze. Chyba w środku. Gdzie ja mam klucze? A są tutaj, dobra. Co za skleroza. Kurczę, muszę. Tu już mi napisano, że powinien sobie notatki robić. Który zapłacony, który nie zapłacony, który szczepiony. Jest szczepiony, bo zaczynam się gubić. A lata już te nie swoje, pamięć tak samo. Neotropilu nie biorę. To trzeba byłoby chyba brać coś na pamięć. Albo pestki dyni. Nie, pestki dyni podobno na prostatę. Sam. No dobra, to ile nam poszła temperatura? No patrzcie, było 18,9, jest 19,5. Czyli idzie. Idzie, idzie. Ciśnienie o 1 hektopaskal. Jest 1007. No to jest niżowe, kochani. Niżowe. Dobra. Zyzio, idź spać. Idź spać, maluchu. No. Jesteś mały, powinien spać jeszcze. A.
No, dobra, jest. Zyzio, jak w przedszkolu, leżakowanie. Idź leżakować. Kiciulku, słyszysz? Idź leżakować. Jaki odporny, widzicie? No, ludzi się już zbiera coraz więcej. Jest za 15. Ósma, o 8 otwierają. Mniej więcej tak z planem. Także trochę czasu jeszcze zostało. No. A Zyzio idzie, zobacz. Idzie za mną. Zyzio, idź spać, leżakować. Słyszysz? O, żołędź spadł i się przestraszył. I idzie, i idzie. O. No gdzie ty idziesz? Zyzio, idź spać. No. Nie chodź tak daleko. No zobaczymy, dokąd pójdzie. W pewnym momencie powinien się cofnąć. Basiorek idzie. O, o, już wątpi. Już wątpi, jeszcze idzie, ale wątpi. Jeszcze idzie, ale wątpi. O. A tu jest więcej ludzi, to się boi. O, Zuzia jest, jest Zuzia. A, jeszcze idzie. Ale daleko, zobaczcie. Aż tutaj. Pod schody. No, chyba już nie pójdzie dalej. A zaraz będzie chyba biegiem leciał z powrotem. Czyli co? Zobaczcie. Podchodzi aż pod drzwi, aż pod schody stołówki. Raczej się nie boi. No, wraca chyba. O. No, na pewno poleci zaraz. O. Już tam koło drzewa. Idzie tam do kolegi. Tak się nie boi. Idzie do obcych ludzi. Widzicie? Jaki bohater? O, poleciał. Poleciał. No, ale wraca. Ale wraca. A nic. Widać, że nie chce spać. Jeszcze będzie tam trochę się kręcił.